kochani, witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj będzie to całkiem inny filmik, bo zapraszam Was do mojej kuchni. Będziemy robić bardzo proste buraczki do słoiczków. Buraki już są ugotowane dzień wcześniej, czyli wczoraj gotowaliśmy. Są już obrane i obrałam cebulę. Także będziemy robić bardzo szybkie, proste buraczki razem z moją mamą. Może coś do Was pogada, zobaczymy. Także kochani, zapraszam Was do oglądania. Mam nadzieję, że wypróbujecie mój łatwy i szybki przepis. Także zapraszam. Mamy tu około 2 kg buraczków ugotowanych i jedną cebulę obraną, którą też również zmielimy w maszynce do mielenia. Ścieramy buraczki na dużych oczkach, żeby były troszkę większe, a nie takie ciapy. Buraczki mamy już sterkowane, więc pora na doprawienie ich. Dajemy sporą ilość pieprzu, oczywiście uważajmy, jeżeli nie lubicie zbyt ostrych buraczków. Do tego sól, duża garść cukru, około pół szklanki octu, zawsze możemy dodać, jak będzie za mało. I na koniec pół szklanki oleju. Pomieszać później. Troszeczkę soli brakuje. Jakie dobre, pyszne. Pychotka. Teraz właśnie nakładamy do soliczków, tak, tu od czasu do czasu ugniatamy i to będzie pyszotka. Przyjdzie zima, co otwieracie soliczek z chaboszczaka, z kartofelkami, z koperkiem, który sobie wcześniej zamrozicie i super jedzenko. Druga opcja to co zrobicie, barszczyk ukraiński lub barszczyk zwykły, czerwony. Nie trzeba do tego barszczyka, tylko ziemniaczki damy, fasolkę damy. Na końcu damy trochę śmietanki i wcinamy. I tak właśnie teraz mamy tanio, a zimą to jak znalazł w tych ciężkich, trudnych czasach. Aż tu wszystko ładnie wyskrobujemy, żeby nic tam się nie zmarnowało. Bo to wszystko to jest nasza ciężka praca. Nie patrzmy, że to mamy w ogródku, bo nasionka trzeba było kupić, trzeba było to oplewić, podlać. To nie jest, że z ogródka to jest za darmo. Nie ma w ogródku za darmo. Jedynie mamy to, że nawozów nie daliśmy na samej czystej wodzie. O i proszę, jak to pięknie wszystko się wybierze, wybierze, poubija, ugniecie. Nic się nie zmarnować może. Bo dużo ludzi głoduje na tym świecie, żeby tak osmarnować jedzenie. O, proszę bardzo, miseczka pusta, jak Państwo widzą. Słoiczków wyszło, mamy 2, 4, 5, 6, 7. Na ten nie patrzmy, bo to nie jest robiony dzisiaj, tylko te i jemy obiadek. Teraz nagrywamy, na internet wrzucamy i Was wszystkich zapraszamy. Nastawiliśmy sobie wodę na spód ściereczkę, żeby nam słoiki nie popękały.
do tego garnka wchodzą, tylko Państwo tu widzą cztery, tu jest krzywo, to musimy poprawić, żeby się nie przewróciły. Przykrywamy zaraz pokryweczką. Nie tą, proszę Państwa, nie. Taką, żebyśmy dobrze widzieli, co się tam dzieje. O, przykrywamy, zaglądamy, gaz uruchamiamy. Mamy gaz włączony i po zagotowaniu około 5 minut, bo to są małe słoiki, zawsze się trzymają. Wystarczy 5 minut, żeby z buraczków się nie zrobiła ciapa. Dziękuję za spostrzegawczość, za posłuchanie i za wszystko. Słoiczki są już ugotowane, zostawiamy do wystudzenia i chowamy do skrytki na zimę lub ewentualnie do jakiegoś obiadku, jak najbardziej można zjeść. Życzę Wam smacznego!